stało? Wróciłam właśnie spod krzyża. Moja herbatka? Tak, twoja. Wróciłam właśnie spod krzyża, byłam. Proszę, całą noc musiałam pilnować krzyża. Całą noc. Ale co się działo? Powiedz. No co? Bandyty przyszły i chciały ten krzyż zabrać po prostu. Ale kto chciał zabrać? Jakim prawem? Jak to możliwe? Ja nie wiem. Ja podejrzewam tylko, że to są oczywiście kto? Masony. Masony po prostu chciały zabrać krzyż. I ja musiałam własnym ciałem go bronić, aż mi po prostu różaniec pękł. Ale... Była taka walka. Ale co oni robili? Bili się? Ja musiałam zdjąć różaniec i po prostu musiałam z nim walczyć. Myślałam, że tak łatwo jest i przyjemnie. Ale oni się bili o ten krzyż? Oczywiście. A ty nie pozwoliłaś? Nie, ja plułam, biłam po prostu różańcem i wszystko robiłam tylko co się dało. To dobrze, dobrze. Dobrze są taki tacy ludzie jak ty, Krystyna. Naprawdę. Umiesz bronić polskich symbolów i polskich godności. Tak, to ja. To cała Krystyna po prostu. Jestem z ciebie dumna. Opisała mnie pani po prostu dosłownie. Co masz w środku? No, mam rekwizyty oczywiście. Ja muszę... Proszę, proszę, tutaj mam pałki po prostu, mam krzyże, mam po prostu... A czosnek wzięłaś? Tak, mam jeszcze po prostu te, no, wiecie co mam. No wszystko po prostu, co potrzebne do obrony naszego polskiego krzyża, parasolkę, proszę, taka, po prostu jak ktoś tutaj podchodzi, to ja od razu jestem w gotowości pełnej, proszę pani, pełnej. Mam torebkę, gdyby mi się pasek zerwał torebką, też można nieźle przyłożyć jakieś... Wie pani, jak się zamachnę, to raz, dwa! Mam klapkę jeszcze, jakby mi się moje po prostu zepsuły, prawda? No, przygotowana jesteś! Mam gaz dawiący po prostu, gdyby ktoś podszedł. Ja tu wszystko, co potrzebne do życia i pobożności, proszę pani, w walizeczce przechowuję. Dobrze, a zmęczyłaś się? Tak strasznie, także za chwilę nakręcimy kolejny wywiad, a na razie żegnam moich radnych słuchaczy i fanów, po prostu żegnam na razie.